Uczniowie liceum imienia Mieszka I nie po raz pierwszy próbują swoich sił w aktorstwie. To zasługa polonistki Iwony Dominiak. W połowie grudnia trwały ostatnie próby spektaklu, którego premiera już jutro. Widzę, że jest pani bez towarzystwa. Czy mogę zaprosić pani na kawę? Dziękuję. Z przyjemnością poznam kogoś interesującego. To kolejne przedstawienie młodzieży Liceum Mieszka I. Zapraszamy 8 stycznia w czwartek. Inspiracją do tego przedstawienia była proza Jonathana Carrolla, powieść Na pastwę aniołów i samo życie. Zapraszamy! Szkolny zespół teatralny jak zwykle także tym razem nie obawiał się konfrontacji z tekstem ambitnym i szczególnie wymagającym, jeśli chodzi o sceniczną adaptację. Jestem tą, na którą czekasz z lękiem. I tą, którą sama wybierasz. Czekam już tylko na nieuniknione. Pozostało mi może pół roku życia, może rok. Skąd o tym wiesz? Od lekarza. Powiedział szczerze, że tylko tyle czasu mi zostało. Ale dlaczego prowadzę z tobą tak intymną rozmowę? Przecież cię nie znam. Znasz. I to dobrze. Inscenizacja W kręgu demonów i furii została wpisana do programu tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Warto więc przy tej okazji przypomnieć, że orkiestra zagra po raz 23, tym razem dla podtrzymania wysokich standardów medycznych na oddziałach pediatrycznych i onkologii dziecięcej, a także godnej opieki medycznej seniorów. Szybko! Tam, nie patrzcie na panią Iwon! Dziewczyny, akcja! Demonów i furii. 8? O kurde, już teraz ja? Sorry. 8. Zapraszamy na przedstawienie WOŚP. W kręgu demonów i furii. 8 stycznia. W czwartek. Godzina. 18!